Witam wszystkich sympatyków sportu głębiarskiego i sympatyczki oczywiście. No i tradycyjnie niedziela. Ciąg dalszy telenoweli, jak to jeden kolega mi pisał kiedyś. Mamy dzisiaj 27 maja. Gąbki puszczone z lotu rejonowego z miejscowości Westchau. 545 km dokładnie jest do mnie. Dałem 43 sztuki, raczej gołębie starsze, zostały w domu prawie wszystkie roczne, tylko kilka roczniaków poszło, te z klasyka, przeważnie samiczki. Po prostu przewidziałem, że będzie lot ciężki, pogoda jest, wydaje się, kapitalna, ale niestety jest gorąco, 28 stopni, wiatr niesprzyjający, raczej w dziób, później boczny spychający na góry. Może bardzo nie wieje tutaj u nas, ale po trasie, z tego co patrzyłem, to olecą cztery gołąbki jakieś, ale to raczej nie nasze jeszcze. Ja przewiduję, myślę, jeszcze około godziny chyba. Myślę, że przed 14 raczej nic nie będzie, a w tej chwili za 20 właśnie. Myślę, że przed 15 będą pewno gołębie, tak mi się wydaje. No jak to wyjdzie, to oczywiście się przekonamy. Poszło coś koło 10 tysięcy gołębi z rejonu, z mojego oddziału 2,5 tysiąca. Deklarowane było więcej, ale hodowcy na szczęście też patrzą na pogodę i przewidzieli, że może być ciężko i zrezygnowali z większej ilości wkładanych gołębi. No i myślę, że dobrze zrobili, bo loty przecież przed nami. Puste przedziały. Oprócz gołębnika z klasyka i w tej chwili właśnie samczyki do celek sobie powchodziły, celki motwarem czekają na partnerki, kłuczą sobie, lada moment, lada ileś tam minut i się zacznie ul, dokładnie. Dobrze. Darma tradycyjnie lekkostrawna. Na pierwsze jedzonko w wodzie elektrolit, ten co zawsze. Muzyczka gra, gołębniki wysprzątane, tylko czekać, aż się zapełnią. Tutaj w tym gołębniku czekają sobie samczyki, które będą puszczone, ale dopiero wtedy, jak przyleci większość gołębi i sobie chwilkę dychnie, po prostu żeby im za bardzo nie dokuczały na powrocie. Z totalnego dwieństwa zostało prawie wszystko w domu. Także dzisiaj przeważnie klasyk będzie walczył. Ok. Idziemy na zewnątrz. Mam nadzieję, że uchwycę pierwsze gołębie. Jest pierwszy gołąbek. Parę minut po 15. Jaki numer, szwagier? 7066. O! No, 14 rok. To taka super samica, w tamtym roku była chyba pierwsza albo druga w oddziale tarnobrzeskim w samicach. Ok, czekamy na kolejne. Troszkę w obliczeniach się pomyliłem, ale nie dużo w sumie. Liczyłem, że przed 15 będą, a jest 8 po na moim zegarku. Czekamy na kolejne. Jest druga sztuka. Minęło 3 minuty, 4. No i jest odbity. Teraz który? 20, 46. O, też kapitalny gołąb z Messiego. Czyli mamy dwa. No, nie zdążyłem zbytnio nakręcić, ale dosłownie też 2 minuty znowu i jest kolejny gołąbek.
ale siadł pięknie na deskę bezpośrednio, także nie udało nam się go zbytnio nagrać. No weszły jak katapulta, dosłownie wskoczyły na deskę. Nie ma dzisiaj szans na żeby jakieś kółka robiły. Trzeba by statyw ustawić i żeby kamera cały czas nagrywała, to wtedy by coś więcej było widać. No nie zdążyłem niestety. W tej chwili mam piątkę w 7 minut. A, nie jest źle. Na tyle godzin lotu, no to jest nawet, mi się wydaje, dobrze. Szybko wchodzą, bardzo szybko. Nie nadążam niestety nagrywać. Czyli jest szósteczka. Z tego co widzę, głębie wszystkie oczywiście z 50. I jest też chyba 3 typowane, z tego co mi się wydaje. Tego nam się udało nagrać. Szwagier dał cynk, że jest i zdążyłem kamerę uruchomić. Czyli co, mamy siódemeczkę w coś około 20 minut. Myślę, że na takim wymagającym locie jak dzisiaj jest, to jest dobrze. A jak dobrze, to się okaże dopiero na zegarach o godzinie 19. Czekamy dalej. Jedna rywalizacja zamknięta, jeszcze zostały nam dziesiątki. 3 sztuki jeszcze do dziesiątek. Dziesiąty. Tamte dwa oczywiście nie zdążyłem nagrać. Tak szybko wskoczyły prosto na klapę. Dziesiątka jest w 45 minut. Na ósmego czekałem 15 minut. No niestety, taki dzisiaj mamy lot. Dość ciężkawy. W całym okręgu, z tego co słychać. No i tak, i teraz puściłem właśnie już gołąbki. Te co były w domu. One parterki też miały w domu, także z totalu prawie wszystkie były w domu. Wesoło oczywiście. Oszczędziliśmy je. I bardzo dobrze chyba zrobiłem loty przed nami. Nie ma co szaleć. Roczniaki trzeba szanować. Na pewno nam się opłacą. Kiedyś jeszcze. Nie raz. Taką motywację mają. Dzisiaj sobie posiedzą troszkę dłużej, do wieczora pewnie ze sobą, niech się sobą nacieszą jak w ulu. Masz radość jak gąbki są w domu. Na zewnątrz nagramy, może ja coś przyleci. W środku wygląda to tak. O, coś przyleciało. Jest kolejne. A widać, że jest zmęczony. Samiczka niebieska, nakrapiana. Jest 12 gąbek. Też się w godzinie 6 mieści. I czekamy na kolejne. Czternasty. Godziny od pierwszego. No nie, no godziny jeszcze nie ma. No tak, 5 minut. Ciężki lot.
Będą pewnie straty na wieczór. Praktycznie jak z maratonu dzisiaj wracają głębie. Nie są może tak bardzo zmęczone, z tego co widać po nich. No ale czasowo długo. Jest 16 gołąbek i na nim pewnie zakończymy. Jest godzina 16:10, 11, także godzina lotu zamknięta, 16 sztuk. Myślę, że nie ma co narzekać. Lot w całym okręgu będzie, z tego co słychać, dość ciężki. Na pewno konkurs jeszcze trwa, bo na pewno w godzinie się nie zamknie, tak mi się wydaje. No, oby teraz tylko się poschodziły do wieczora. Mają jeszcze ładnych parę godzin. Także oby tylko braki były jak najmniejsze. Za tydzień kolejna 500-ka w tej samej miejscowości. Może już się cyrkulacja powietrza zmieni, może już wiatry będą troszkę inne. Będzie pomagało gąbkom, nie przeszkadzało. No bo jeszcze jest kawał lotu przed nami. Jeszcze połówki nawet nie ma. A tu po takich jednak wysiłkach, jak tak się trafi kilka pod rząd, to będzie ciężko pewnie, żeby zakończyć sezon oddziałem. Szczęście, że dużo gołębi nie pojechało na lot, że dużo ludzie zostawili w domu gołębi, bo inaczej dzisiaj roczniaki mogłyby w takim locie poginąć. No i ilości później już by nie było. Tak to jeszcze jest nadzieja, że roczne są w domu i stada chodzącą podbudują. Znaczy setka przynajmniej. Lecą jeszcze gołąbki, widzę. Dwa leci w kierunku mojego oddziału. Nisko gołębie lecą. Górą nie chcą iść, bo wiedzą, że jest wiatr większy. Także lecą sobie dołem. Wtedy mają jak najmniejszy ten wiatr. W dziób górą pewnie bardziej wieje. Także pozdrawiam wszystkich. Postaram się dzisiaj wieczorem jeszcze filmik dodać. Także dobry lot, koledzy.